Słuchajcie, wracamy na naszych kazaniach, to mówię do tych, którzy dzisiaj są pierwszy raz. Rozważamy równolegle kazanie na górze i pierwszy list Jana. I dzisiaj wracamy do pierwszego listu Jana. Omówimy no, chyba najbardziej znany urywek tego listu. Pierwszy list Jana. I otwórzcie, jak macie Biblię, drugi rozdział. I przeczytamy od 12 do 17 wersetu. Czyli tutaj ta krótka sekcja, która no, mówi dużo ważnych prawd dla naszego życia. Pierwszy list Jana, drugi rozdział od 12 wersetu. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ojcze, dajesz nam Twoje słowo, abyśmy się nim karmili i dzięki niemu żyli. I modlimy się do Ciebie w imieniu Jezusa, prosząc, abyś oświecił nasze serca i umysły Twoim duchem. Pomóż nam widzieć i słyszeć, czego naprawdę potrzebujemy. Daj nam to, czego naprawdę potrzebujemy. I wylej nad nami Twoją łaskę. Wspomóż nas w słuchaniu, rozumieniu i wykonywaniu Twojego słowa. I modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Dzisiejszy fragment składa się z dwóch części. W pierwszej Jan informuje, jakie błogosławieństwa są udziałem wierzących. Co otrzymaliście, co otrzymaliśmy w Chrystusie. W drugiej części mówi o zagrożeniach związanych z umiłowaniem światowych wartości i światowego stylu życia. Czyli pierwsza część to jest zachęcanie. Druga część to jest ostrzeganie. Tak? Mamy dwa rodzaje witamin. Zachęcanie i ostrzeganie. Nie możemy pozbawiać się żadnej z nich. O kim Jan mówi, nazywając czytelników, tutaj wymienia trzy grupy. Dzieci, potem mówi ojcowie, potem mówi młodzieńcy. Do każdej z tych grup kieruje no, nieco inne, znaczy jest wspólny mianownik oczywiście tych błogosławieństw, o których mówi. Ale o kim mówi? Kogo ma na myśli, mówiąc w pierwszej kolejności dzieci? Dzieci, mówi w 12 wersecie. Odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Potem 14 werset. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie Ojca. Dzieci w listach Jana, w ogóle w Piśmie Świętym, bardzo często odnosi się po prostu do wszystkich wierzących. Tu nie chodzi tylko o dzieci w sensie wiekowym, że tutaj kieruję teraz słowa do pięciolatków, siedmiolatków. Dzieci to są dzieci Boże, wszyscy wierzący, którzy otrzymali wszelkie duchowe błogosławieństwa w Chrystusie. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Tak? Wszyscy wierzący. Dzieci, macie odpuszczenie wszystkich win ze względu na Jezusa. I to jest ważne, w imieniu Jezusa. O tym musimy pamiętać. Nie ma innego sposobu otrzymania odpuszczenia win, jak tylko w imieniu Jezusa. Potem dodaję, napisałem wam dzieci, 14 werset, gdyż znacie Ojca. I znowu już wiele razy mówiliśmy o tym, znajomość Ojca to nie jest encyklopedyczna wiedza o Bogu, tak jak Świadkowie Jehowy głoszą Jezusa, że musisz nabyć jakąś wiedzę o Bogu. Oczywiście już nie chcę wnikać w to, jaką wiedzę oni o Bogu wtłaczają w głowę i serca, ale tu nie chodzi o jedynie o encyklopedyczną wiedzę, znajomość wielu teologicznych prawd o Bogu. Chodzi po prostu, znajomość w języku biblijnym to jest po prostu więź. To jest więź z Bogiem przez wiarę w Jezusa. Czyli znając Jezusa jako Pana i Zbawiciela, znacie Ojca. Tutaj mówi wszyscy, dzieci, wszyscy wierzący. Znacie Ojca, macie odpuszczenie wszystkich grzechów. Z tą świadomością mamy żyć. Druga grupa to ojcowie. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. I powtarza to samo w 14 wersecie. Znacie tego, który jest od początku. Biblia używa określenia ojcowie nie tylko w odniesieniu do ojców
biologicznych, ale bardzo często w odniesieniu do przodków wiary. Paweł mówi, ojcowie nasi wyszli z Egiptu, szli przez pustynię. Wiele razy Piotr również mówi o ojcach wiary, po prostu to są, można powiedzieć, dojrzali wierzący, dojrzali przywódcy, ojcowie duchowi i mówi o nich, znacie tego, który jest od początku. Czyli kogo? Jezusa. Jezus jest alfa i omega, początek i koniec, jest Bogiem, znacie go. Jan mówi również o młodzieńcach i pewnie chodzi tutaj o chrześcijan, którzy no, będą następcami owych ojców. Chodzi tutaj o młodych wierzących. Mówi o nich, zwyciężyliście złego, jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was. Mówi to do młodych wierzących. Czyli zobaczcie, mamy dzieci wszystkich, mamy ojców, czyli duchowych, dojrzałych chrześcijan, mamy młodzieńców, tych młodych w Chrystusie. Jan wymienia te wszystkie grupy osób, wskazując na to, że Kościół jest rodziną. I tak jak rodzina, Kościół składa się z ludzi o różnym poziomie dojrzałości. Mamy ojców, mamy duchowych przywódców, mamy młodzieńców w wierze, mamy niemowlęta w wierze i to wszystko jest okej. Oczywiście są pewne ostrzeżenia. W liście do Hebrajczyków na przykład jest mowa o tym, że biorąc pod uwagę czas, powinniście już być o wiele dalej, jeśli chodzi o dojrzałość, a tymczasem znowu karmicie się mlekiem, ale samo w sobie to, że mamy w Kościele duchowe niemowlęta, młodzieńców i dojrzałych chrześcijan jest okej, bo taka jest rodzina, tak? Taka jest zdrowa rodzina. Mamy rodziców, mamy nastolatków, mamy dzieci, mamy seniorów i tak dalej, i tak dalej. Kościół młodych mężczyzn, takich pełnych wigoru, gdyby byli sami w Kościele tylko młodzi mężczyźni i młode kobiety, taki Kościół może byłby energiczny, ale to nie byłby Kościół, który zawiera mądrość. Byłby pozbawiony mądrości i doświadczenia. Natomiast z drugiej strony, sami dojrzali duchowi ojcowie w wierze, no myślę, że byliby pozbawieni może gorliwości, może kreatywności, jaką mają w sobie młodzi. I Kościół, który skupia się tylko na jednej grupie ludzi, będzie jak rodzina, która składa się tylko z jednego pokolenia. I dzisiaj znacie pewnie takie klimaty, że są chrześcijanie, misjonarze, pastorzy, którzy ukierunkowują się na jedną grupę ludzi. Jak ja byłem, pamiętam, zaczynając swoją służbę, to było taki, powiedzmy, przełom lat 90. i już 2000. To była taka moda, działajmy wśród studentów, bo studenci to są tacy teraz otwarci, szukają swojej drogi, szukają Boga, więc działajmy w akademikach, w jakichś imprezach studenckich, taki współczesny nieomal Boży lud, tam uderzajmy. Są tacy, którzy ukierunkowują się na, nie wiem, ciemnoskórych. No, tylko głosimy tylko obcokrajowcom, albo głosimy tylko, nie wiem, Izraelitom. Inni ukierunkowują się na ubogich, głosimy biednym. Inni mówią, nie, nie, musimy iść do młodzieży, musimy kościół młodzieżowy zakładać. Słuchajcie, ewangelizacja, głoszenie Jezusa wszystkim z tych grup jest dobra, ale nie możemy ograniczać służby Kościoła do jednego rodzaju ludzi. Kościół z definicji jest różnorodny, jak ciało. Paweł przyrównuje Kościół do ciała. Dlatego dla nas zastosowanie jest takie. Doceń różnicę pomiędzy wierzącymi w Kościele. Ja tutaj nie mówię o różnicach w takich bardzo podstawowych prawdach wiary. Tak? Nie powinniśmy się różnić odnośnie tego, kim jest Jezus Chrystus, kim jest Duch Święty, czym jest Ewangelia i tak dalej, i tak dalej. Mówię o różnicach, jeśli chodzi o pewną dojrzałość, wiek, wykształcenie, zamożność i tak dalej. Tego typu różnice są okej. Bo ciało jest różnorodne. Kościoły, które są ukierunkowane tylko na jeden profil ludzi, są jak rodzina, która składa się tylko z ludzi, nie wiem, w średnim wieku. Albo rodzina, która składa się tylko z seniorów. Albo tylko ze studentów. Albo taki kościół jest jak ciało, które składa się, i teraz wyobraźcie sobie takie ciało, które składa się z samych rąk. Tułów. I 25 rąk. Wyobraźcie sobie coś takiego. Żadnego ucha. Żadnej nogi. Tylko takich 25 odnóg. Rąk jakiś tam. Nie? To nie byłoby zbyt zdrowe dla ciała. Dlatego słuchajcie, inny brat
inna siostra, która się różni od ciebie, jeśli chodzi o twój, jeśli chodzi o charakter, temperament, wiek, płeć, wykształcenie, to nie jest zagrożenie. To jest błogosławieństwo. To jest błogosławieństwo. Jan zapewnia wierzących o błogosławieństwach, które są ich udziałem, i w drugiej części wzywa do praktycznej postawy, która wynika z tych prawd. I tą praktyczną postawą jest to, jaki powinieneś mieć w związku z tym stosunek do świata. Jak żyć w świecie. I tutaj mamy już ostrzeżenia, 15 werset. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie, bo jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I teraz słuchajcie, tu musimy być bardzo uważni, ponieważ stosunek chrześcijanina do świata jest tematem, który budzi dzisiaj wiele kontrowersji i nieporozumień. To jest temat, który dzieli tych, którzy zajmują skrajne pozycje w podejściu do świata. Czyli z jednej strony mamy tych, którzy legalistycznie chcieliby zabronić wszelkich form kontaktu chrześcijanina ze współczesną kulturą, ze współczesną sztuką, tworzoną na przykład przez niechrześcijan. Niektórzy mówią, nie wolno ci chodzić do kina na filmy tworzone przez niechrześcijan. Nie wolno ci słuchać muzyki tworzonej przez niechrześcijan. Nie? Jeszcze można do, nie wolno ci chodzić, nie wiem, tą kazalnicę chyba też produkowali niechrześcijanie, więc nie wiem, czy to jest okej, że głoszę kazania za niej. Ale jest druga skrajność, to są ci, którzy lekkomyślnie nie dostrzegają żadnych zagrożeń w tych rzeczach i po prostu łykają wszystko jak pelikany. A, bo jestem dojrzały, nic mi nie grozi, ja mogę tutaj obracać się wszędzie wokół, oglądać co chcę i mam silną wiarę. Mieszka we mnie Duch Święty i wierzę w nieutracalność zbawienia i mogę robić co chcę. I teraz zanim spojrzymy na biblijne nauczanie w tym temacie, musimy zacząć od definicji samego słowa świat, greckiego kosmos. Słowo świat w Biblii jest używane w różnym znaczeniu. Na przykład Żydzi powiedzieli o uczniach Jezusa, faryzeusze powiedzieli, cały świat poszedł za nim. I pomyśl, na pewno cały świat? Wszyscy? Polacy też? A saduceusze? No nie. A jednak mówi, cały świat. Jan w tym urywku mówi, nie miłujcie świata. Ten sam Jan w Ewangelii mówi, Bóg ukochał świat tak bardzo, że oddał swojego Syna za świat. Także jak to jest? To Bóg ukochał świat, a my mamy nienawidzić świata? No to jak to jest? I oczywiste jest, oczywisty wniosek, że to samo słowo w Biblii czasami występuje w różnym znaczeniu. I o tym znaczeniu decyduje kontekst. Świat w tym urywku oznacza system życia, myślenia, wartości, które przeciwstawiają się Bogu. Stoją w sprzeczności z Bożymi wartościami. Czyli tu można powiedzieć, że Jan mówi o takiej światowości w znaczeniu upodabniania się, upodobnienia w myśleniu i postępowaniu do ludzi tego świata, do ludzi żyjących bez Boga. I wyjaśnia to w 16 wersecie, o jakim świecie mówi. Wszystko, co jest na świecie, i zobaczcie, on nie wymienia wszystko, co jest na świecie, zachód słońca, deszcz, śnieg, drzewa i liście. Nie, on mówi pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Wszystko, co jest na świecie, nie jest z Ojca, ale ze świata. I kiedy Jan mówi o tym, żeby nie miłować tego, co jest na świecie, to jeszcze raz, zobaczcie, nie wymienia McDonalda, nie wymienia smartfonów, nie wymienia, nie wiem, Spotify'a. Kiedy potępia miłość do świata, to nie mówi, że mamy gardzić stworzeniem, że nie masz zachwycać się pięknem zachodzącego słońca nad Bałtykiem, falami nad morzem, sokiem pomarańczowym, dobrą muzyką. Jan nie potępia tutaj, nie wiem, ogrodów japońskich, picia Coca-Coli, serialu Stranger Things czy muzyki Coldplay, dlatego że w podstawowym sensie te rzeczy są dobrym, Bożym darem,
i powinny być przyjmowane z dziękczynieniem. Sam Jezus był na weselu, wyobraźcie sobie, i nie tylko był na weselu, ale dostarczył na wesele wino. Zamienił wodę w wino. Nieodwrotnie. Dostarczył wino. Ktoś mógł powiedzieć, a co za światowy Mesjasz. No nie. Korzystał ze świata, można powiedzieć, cieszył się światem, ale na przykład w odniesieniu do wina nie nadużywał wina. Korzystał z wina, pił wino, ale nie nadużywał wino. Czyli dla nas lekcja jest taka. Zło, grzech tkwi nie w rzeczach. Tak? Zło tkwi nie w tym przedmiocie. Zło nie tkwi w nożu, w piwie, w czarnym kolorze. Złe jest to, jak wykorzystasz te rzeczy. Złe nie jest to, że pójdziesz do, nie wiem, pójdziesz na imprezę urodzinową do znajomego, albo że pójdziesz na festiwal muzyczny. Złe może być to, co się tam dzieje. Złe może być to, co ty może tam będziesz robił. Jakimi wartościami będziesz tam nasiąkał, albo jakich ludzi podziwiał. W tym ujęciu właśnie, jeśli chodzi o znaczenie słowa świat, tutaj Jan mówi w Ewangelii, w 15 rozdziale, to słowo świat, myślę, że jest ujęte w podobnym ujęciu, co tutaj w liście. 15:18. Ewangelia Jana 15:18. Jeśli was świat nienawidzi, czyli tutaj Jezus mówi do uczniów, jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego wasz świat nienawidzi. I teraz jaki świat znienawidził Jezusa i jego uczniów? Zobaczcie dalej, 16 werset. To wam, 16 rozdział. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. I tak dalej, i tak dalej. Jaki świat odrzucił Jezusa? W pierwszej kolejności Jezusa odrzucili faryzeusze. Jezusa odrzuciła synagoga. Jezusa odrzucił judaizm pierwszego wieku, niewierzący ludzie, niewierzący Izraelici. Dalej, idziemy dalej. Świat to szerzej, to są ludzie, to są wartości, to jest styl życia, który mówi Jezusowi wstęp wzbroniony. Czyli światem, którego nie należy miłować, to jest styl życia, który walczy z Bogiem, który promuje obojętność albo bezbożność. Światowość to jest podziw nad wspaniałą architekturą wieży Babel i zupełna obojętność na fakt, że została wzniesiona przez ręce, które są wrogie Bogu, po to, żeby walczyć z Bogiem. Zobaczcie, co dzisiaj piewcy tolerancji, tolerancji dla wszystkiego, tolerancji dla pięknych kultur, barwnych kultur, robią na przykład z chrześcijańskim muzykiem, chrześcijańskim artystą, chrześcijańskim dziennikarzem, chrześcijańskim politykiem, kiedy wyrażają swoją wiarę poprzez swoje dzieła, poprzez swoją służbę i tak dalej. Nie powiedzą, ach, jaka piękna kultura. To jest przejaw pięknej kultury, tutaj chrześcijańskiej, która wpisuje się w różnorodność tego wspaniałego świata. Nie, raczej mówią precz. Nie mieszaj religii ze sztuką, nie mieszaj religii z polityką, nie mieszaj religii z edukacją, a za chwilę sami promują własny światopogląd, który afirmuje grzech. Jan mówiąc o miłowaniu świata, on mówi tutaj to słowo umiłowanie, to jest greckie agape, czyli zabrania kochania świata miłością agape. Miłość agape często utożsamiana jest z tą czystą, bezinteresowną miłością, jaką Bóg nas ukochał. Bóg nas ukochał miłością agape. Mamy się wzajemnie miłować miłością agape, ale Jan mówi o agape, używa tego słowa, mówiąc czytelnikom, aby nie kochali świata miłością agape. Czyli zobaczcie, że jest możliwe kochać całym sobą, ale miłość ukierunkować w złą stronę, na niewłaściwy obiekt. Czyli taka bardzo praktyczna lekcja. Miłowanie nie jest samo w sobie cnotą.
Można miłować zło, można miłować brzydotę, można miłować sposób życia bez Boga, można miłować grzech, można miłować wrogość wobec Kościoła. I to nie jest miłość, w której Bóg ma upodobanie. Nie wystarczy, że tak jak dzisiaj słyszymy, och, człowiek jest stworzony do miłości. Och, człowiek jest spełniony wtedy, kiedy kocha. To słuchajcie, to tak jak dzisiaj tak słyszymy, ludzie mówią, stop wojnie, tak? Stop wojnie. Słuchajcie, nie, stop wojnie to no, każdy może powiedzieć, tak? Prorosyjski putinowiec to samo może powiedzieć, stop wojnie na warunkach Putina. Nie mówimy stop wojnie, tak jakby była jakaś symetria pomiędzy bandytą a ofiarą. Mówimy stop zbrodniarzom, stop najeźdźcom, mówimy stop, nie wiem, putinowskiej Rosji, stop bandyctwu i morderstwu. Tak samo nie mówimy, człowiek jest stworzony do kochania. No oczywiście jest, tak? Jest ziarno prawdy w tym. Jest ziarno prawdy w stwierdzeniu stop wojnie, tak? Nie chcemy wojny. Jest ziarno prawdy w tych słowach, ale te słowa pozostawione tak po prostu bez wyjaśnienia, bez doprecyzowania, one nie objawiają biblijnego nauczania na ten temat. Jak widzimy tutaj, Jan mówi w 15 wersecie, jest możliwe miłowanie, które jest wyrazem buntu wobec Boga. I nie na miejscu jest mówienie, ale nie, to nie jest prawdziwe miłowanie. Jan mówi, że jest. Jest możliwe, że ktoś prawdziwie umiłuje światowość, światowy styl życia. I miłość do świata to wrogość wobec Boga. Także ważne w miłości jest nie to, abyś po prostu kogoś kochał, coś kochał, ale ważne jest to, kogo kochasz. Tak? O twoim sercu nie mówi samo to, że kochasz, ale powiedz mi, kogo kochasz, co kochasz. Tak? Są rodzaje miłości, które nie podobają się Bogu. Czyli zwróćcie uwagę, światowość to jest skierowanie miłości, po prostu oddania na niewłaściwy obiekt. Światowy chrześcijanin to nie ten, kto, nie wiem, na przykład słucha muzyki ze Spotify, ale światowy chrześcijanin to jest ten, kogo nęci, kusi styl życia współczesnych idoli. To jest taka próżność, blichtr, egocentryzm, pycha, rozwiązłość. Jeżeli tęsknimy za tymi rzeczami, pragniemy tych rzeczy, to jest to światowość. Dalej Jan wyjaśnia, jakie są trzy produkty świata, którego nie mamy miłować. Po pierwsze, pożądliwość ciała. To jest pierwsza produkcja świata, pożądliwość ciała. Piotr mówi, żebyśmy unikali cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Czyli pamiętaj, kiedy wchodzisz w konfrontację z cielesną pokusą, stawką jest twoja dusza. To jest konfrontacja, tak? Pokusa cielesna walczy przeciwko twojej duszy. Czyli lekcja, chrześcijaninie, drogi bracie i siostro, bądź ostrożny, bądź ostrożna. Dlaczego? Dlatego, że masz wroga w sobie. Czym jest ten wróg? Jest nim twoje serce. I dojrzałość polega na tym, że powinniśmy rozpoznać, że wrogów mamy z trzech stron, a nie dwóch. My myślimy często, że naszym wrogiem jest szatan i może ludzie, którzy nas ciągną w dół. To też taki duchowi wrogowie, którzy nas ściągają w grze. Jest trzecie zagrożenie. I Jan tutaj od tego zaczyna. A tym zagrożeniem dla ciebie jesteś ty sam. Jestem ja sam. Moje serce jest jednym z moich zagrożeń. Masz wroga w sobie, dlatego nie polegaj na potrzebach serca i nie karm go pożywieniem, które będzie niszczyć twoją duszę. Czyli nie idź za czymś tylko dlatego, że to mówi ci serce, że tego pragnie twoje ciało. Pamiętaj, twoje serce jest jednym z twoich wrogów. Jak mówi Księga Przysłów 4,23, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Z niego tryska źródło życia. Strzeż swojego serca. Nie podążaj za nim tylko dlatego, że ono coś ci podpowiada. Uważaj na potrzeby serca i niekiedy głoś swojemu sercu Ewangelię. Nie idź za czymś tylko dlatego, że serce ci to mówi. Raczej módl się, żeby Bóg ci pokazywał, czy potrzeby twojego serca są zgodne z Bożą wolą. Panie, moje serce pragnie, nie wiem,
innej pracy, nie wiem, przeprowadzić się gdzie indziej, cokolwiek. Badaj swoje serce, sprawdzaj potrzeby serca z Bożą wolą. Dalej, drugi wróg, czy drugi produkt świata, to jest pożądliwość oczu. Czyli pierwsza pożądliwość pochodzi, pierwszy grzech pochodzi z nas, nasze serce. Tutaj mamy pokusę z zewnątrz, pożądliwość oczu. Dawid zobaczył kąpiącą się Batrzebę. Zaczęło się od pożądliwości oczu. Ewa zobaczyła owoc, że jest miły dla oczu. Zerwała i zjadła. Wiele grzechów przychodzi do nas przez pożądliwość oczu, czyli patrzymy, otwieramy wrota dla naszego serca, pokusy i grzechu. Jesteśmy naiwni, kiedy sądzimy, że samo patrzenie na coś jest neutralne i niczym nie grozi. Słuchajcie, patrzenie na coś, szczególnie na zło, nie jest neutralne, nie jest czymś zwykłym. Oczy chrześcijanina, podobnie jak ręce, serce, należą do Jezusa. Także to nie jest tak, że wszystko jedno, na co patrzysz, bo twierdzisz, że jestem odporny. Tak wcale, tutaj nawet nie muszę przywoływać wyników badań, na których opierają się twórcy reklam, którzy wydają po prostu miliony euro, miliony dolarów, miliony złotych, tylko po to, żeby konsument przed telewizorem czy przed komputerem spojrzał przez 15 sekund. Wydają miliony dolarów, żebyś przez 15 sekund spojrzał na ich spot reklamowy. Więc nie mówmy, że oglądanie jest neutralne, że oglądanie nie działa, że jesteśmy odporni. Wystarczy, nie tylko tutaj przykłady mamy reklam, ale jeżeli dobrze znamy Pismo Święte, no to musimy uważać, tak, na co kierujemy nasz wzrok. Salomon na przykład mówi o nierozumnym młodzieńcu, który zlekceważył to pouczenie i skierował swoje kroki w stronę cudzołożnicy. A pierwszym krokiem było ciekawskie spojrzenie. To był pierwszy krok, skończyło się na zgubie. Także jesteśmy zbyt wyluzowani w tym względzie, sądząc, że niebezpieczne jest tylko dla mojego serca. O, nie wiem, ktoś mówi, tak, zgadzam się, Paweł, z tobą, nie powinniśmy oglądać pornografii. Tak, to jest oczywiste, ale idziemy dalej. Pomyśl, czym karmisz swoje oczy, oglądając jakieś katalogi sklepowe, reklamy telewizyjne czy billboardy uliczne. Uważaj na to, co oglądasz na Netflixie, na YouTubie. Dlatego, że sprawdzaj, tak? Chcesz obejrzeć jakiś, nie wiem, ciekawy film. Nie mówię, żebyś nie oglądał Netflixa. Mówię o tym, radź się, sprawdzaj, pogadaj z kimś, kto oglądał, czy poleca, czy nie poleca. Dlatego, że obrazy, złe obrazy gnieżdżą się w naszych sercach w bardzo subtelny sposób. Tak, wiele prawd jest w stwierdzeniu, znacie to pewnie, jesteś tym, co jesz. I często dotyczy diety, ale myślę, że wiele odniesienia jest tutaj do duchowej diety. Czym karmisz swoją duszę? Z kim lubisz przebywać? Na co lubisz patrzeć? Dlatego, że staniesz się taki, jak twój duchowy pokarm, którym się karmisz. Książki, filmy, teksty piosenek, które namiętnie słuchasz. Dlatego uważaj, co jesz, czym się odżywiasz. Tak? Wielu ludzi bardziej dba o tą fizyczną dietę. Tak? Muszę uważać, żeby tutaj tłuszczyku nie zjeść, tu glutenu nie zjeść i tak dalej, a jednocześnie po prostu żrą duchową papkę, duchowy śmietnik, zupełnie nie bacząc na to, czym się odżywiają. Staniesz się taki, jak twój duchowy pokarm. Nie zaśmiecaj swojego serca i umysłu. Nie mów, że to, co oglądasz, czytasz, na co patrzysz, czego słuchasz, nie ma na ciebie wpływu. Ma. Nie klikaj, jak leci. Tak? Surfujesz. Nie klikaj, jak leci. Nie oglądaj, jak leci. Dobieraj starannie dietę dla twojego serca. I ostatnia pokusa, będąca produktem świata, to jest tutaj, Jan wymienia, pycha życia. Pycha, no czyli to dotyczy takiej buty, takiej zuchwałości, nadmiaru. Dotyczy człowieka, który na przykład porównuje się w pierwszej kolejności na przykład ze sobą sprzed 10 lat i mówi, oto kim jestem teraz,
Wspiąłem się wysoko, posiadłem tyle rzeczy, o których 10 lat temu nawet bym nie śnił. A wiecie, skąd to wszystko mam? Te ręce, ta głowa, ten spryt, słuchajcie. To jest podstawa człowieka, który sądzi, że mieści w sobie po prostu całą mądrość. Nie muszę się radzić. Jeżeli ktoś mówi, słuchajcie, jeżeli pastor albo starszy w kościele powiedziałby, nie muszę się radzić, powinien zrezygnować z urzędu pastora wczoraj. To jest postawa człowieka, który mówi, nie muszę się radzić rodzica, nie muszę się radzić dojrzałych w wierze chrześcijan, no bo ja wiem wszystko. I słuchajcie, takie poczucie dzisiaj, no promuje się, tak, poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości może być dobrą rzeczą, ale w dzisiejszych czasach często jest właśnie mylone z taką właśnie grzeszną butą, która reaguje złością, kiedy ktoś coś nam radzi. Dlatego chcąc sprawdzić, czy jesteś opanowany przez tą pychę życia, zadaj sobie pytanie, czego pragniesz, za czym tęsknisz, dlaczego zależy ci na jakiej rzeczy, czy chętnie przyjmujesz pouczenie, jak reagujesz na napomnienie. Chcesz nowego iPhone'a? Okej, ale zadaj sobie pytanie, dlaczego? Czy po to, żeby poprawić komunikację, być skuteczniejszym, nie wiem, w swojej pracy, bo dla niektórych to może być jakieś narzędzie pracy, czy chcesz wznieść się na level 25 w wyścigu pod tytułem prestiż? Chcesz, nie wiem, po 3 miesiącach nowe słuchawki albo firmowe buty? Dlaczego? Żeby być trendy? Żeby ktoś nie powiedział, w czym ty się nosisz? Weź przestań, jaki obciach. Czy po to, żebyś się poczuł prestiżowo, żeby inni widzieli, w czym się wozisz i w czym chodzisz. Nie? Czyli czy coś kupujesz, bo tak robi świat, byś czuł się nowoczesny, by to poprawiło twoje poczucie en. Czy coś kupujesz, bo oglądasz sobie, nie wiem, jakieś zdjęcia współczesnych modelek na Instagramie. Aha, no to takie są teraz trendy, to ja też tak chcę. Jeżeli tak, to jest próżność, to jest pycha życia. Co z piosenkami? Kolejny przykład. Co z piosenkami, które zachęcają cię do, mówiąc kolokwialnie, olewania wszystkiego? Co z piosenkami, które zachęcają cię do myślenia źle o rodzicach? Do traktowania w luźny sposób, nie wiem, twojego małżonka? Zachęcają cię do niemoralności, do grzesznej pożądliwości? Co z filmami, które pokazują zło w pozytywny sposób? Czy oglądasz to i po prostu łykasz i mówisz, to tylko film, nie razi mnie to. Oglądamy takie filmy i mówimy, że ja nie jestem zainfekowany tym wszystkim. One nie wpływają na mnie, ale słuchajcie, one nie wpływają na ciebie w taki sposób, że ty o tym wiesz. Tak działa ideologia. Ona jest przemycana w różnych chwytliwych historyjkach, w bardzo dobrej jakości muzyce, dobrych książkach, obrazie i tak dalej. I znowu powtarzam, nie mówię, żebyś nie korzystał z dorobku niechrześcijan. Mówię o tym, żebyś się nie dał wodzić za nos. Żebyś miał antywirusa w sobie, duchowego antywirusa, Boże Słowo. Dowodem tego, czy te rzeczy wpływają na twoje pragnienia, na twój apetyt, jest na przykład to, czy się modlisz każdego dnia, czy czytasz Biblię, czy kochasz Kościół. Jeżeli gdzieś te rzeczy szwankują, to nie mów mi, że jesteś odporny. Po prostu nabierasz apetytu na światowe świecidełka. I mówiąc o odseparowaniu od świata, jeszcze raz, nie chodzi nam o wycofaniu się z kultury, społecznego zaangażowania. Nie mamy być amiszami, którzy negują cywilizację i technologię. Ale problem z dzisiejszym chrześcijaństwem nie jest taki, że mamy za dużo amiszów w kościołach. Mamy za wielu przyjaciół światowości w kościołach, którzy mówią, a dlaczego mam być inny? Nie chcę być uważany za dziwaka. Dlaczego mam zawsze mówić prawdę? Dlaczego zawsze mówić z szacunkiem do nauczycieli czy do rodziców? Dlaczego mam być takim dziwakiem? Słuchajcie, w oczach świata już jesteś dziwakiem. Nie musisz dążyć do udziwnień w stylu
Ja będę używał tylko klawiszowego telefonu, a nie smartfona. Słuchajcie, wystarczy, że naśladujesz Jezusa swoją postawą. Tak? Wystarczy, że modlisz się przed posiłkami, że chodzisz na nabożeństwa, że nie kłamiesz rodzica czy nauczyciela, że podejdziesz do tego, który jest uważany za trendowatego, za dziwaka. Słuchajcie, to wystarczy, żeby świat uznał cię za dziwaka. Ale, odwróćmy to, bez obaw, robiąc te rzeczy, nie jesteś dziwakiem. Wszystko jest okej z tobą. Dziwaczne, pokręcone jest życie bez Boga. Dlatego, że to życie bez Boga deformuje nasz charakter, nasze myśli, nasze rozumienie, nasze pragnienia, nasze zachowanie. Jeżeli robisz te rzeczy, jesteś wierny Bogu, kochasz ludzi, słuchasz rady, słuchasz rodziców, szanujesz dzieci, wszystko jest w porządku z tobą. To nie ty jesteś dziwny, to świat jest dziwny. Czyli miłowanie świata, to już ostatnia myśl, to jest manifestacja tych trzech postaw, o których tutaj mówi Jan. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I to jest, słuchajcie, kwintesencja kuszenia. To jest kwintesencja upadku ludzi w ogrodzie Eden, w grzech. Kiedy kobieta zobaczyła, że owoce to ma dobre do jedzenia, tak zobaczyła, czyli pożądliwość ciała, były miłe dla oczu, czyli znów pożądliwość oczu, tutaj Jan o tym mówi, dalej, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, nie? Pycha życia, zerwała owoc i jadła. Dała też swemu mężowi, który był z nią i on też jadł. Czyli konflikt w swoim życiu rozgrywa się nie między pragnieniem, a brakiem pragnień. Buddyści mówią, wyrzeknij się wszelkich pragnień, tak? Skutek jest taki, że są bardzo obojętni na krzywdę ludzką, na biedę, na niesienie pomocy. Muszą się wyrzec tych pragnień, bo po prostu one powodują, że jest we mnie jakiś konflikt. Chrześcijanin powinien powiedzieć, powinniśmy być rozgrzani od pragnień, ale od pragnień tego, co Boże, czyste, dobre i sprawiedliwe. Konflikt jest pomiędzy obiektami pragnień, czyli czy pragniesz Bożego Królestwa, czy poddajesz się pożądliwości oczu. Czy pragniesz świętości, bycia pokornym, czy targa tobą pycha życia. Kiedy przychodzimy do kościoła, Pan Bóg nie mówi, porzuć swoje pragnienia. Raczej daje nam chleb i wino przy stole pańskim, zaprasza nas, głodnych i spragnionych Chrystusa, abyśmy karmili się duchowym pokarmem przy stole pańskim. Czyli stół pański nie tylko wskazuje nam, że Bóg zaspokaja nasze pragnienia, ale jest miejscem, przy którym tu się w kościele, przy stole pańskim uczymy się rozwijać apetyt pragnienia tego, co dobre i uśmiercać pragnienie tego, co oferuje nam świat. I ostatni werset. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czyli taki świat, o którym to on mówi, on przeminie. Nie kochajcie tych rzeczy. Słuchajcie, to jest tymczasowe. To po prostu przeminie. To jest chwilowe. I zobaczcie, widzimy to dzisiaj, tak? Świat wokół nas do niedawna wydawał się być stały, przynajmniej niektórym. Stały pod pewnymi względami, tak? Bo wiemy, że świat się zmienia, ale na przykład niektórym się wydawał świat jako stały, przynajmniej jeśli chodzi na przykład o bezpieczeństwo, albo jeśli chodzi o pokój, o jakąś stabilność. I obecny czas powinien nam przypomnieć, że to, co masz dzisiaj, jutro możesz stracić. Świat przemija. Jego atrakcyjne dzisiaj może, nie wiem, style życia, świecidełka, też, one też przeminą. Dlatego nie przywiązuj się do tego, ale zadbaj o swoją wieczność. Zadbaj o wieczne błogosławieństwa, gromadź skarby w skarbcu, do którego rdza i mole nie mają przystępu. Tak, świat przemija, nasze ciała przemijają, nasze ciała są kruche, słabe, my jesteśmy ułomni, ale słuchajcie, jest coś, co czyni cię nieśmiertelnym. Jan mówi, że tym czymś jest pełnienie woli Bożej. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I teraz, jeżeli miałbyś cokolwiek zapamiętać z tego kazania, to myślę, że właśnie to.
kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Tak, żyjemy w czasach, kiedy ludzie szukają jakiegoś specyfiku na wydłużenie życia. Są tacy, którzy szukają leku, środka na nieśmiertelność. Ale jako chrześcijanie mówimy, słuchajcie, to już jest dawno wynalezione. Biblia już taką receptę podała, a tą receptą na trwanie na wieki jest pełnienie woli Bożej. Czyli jeżeli nie będziesz miłował świata, jeżeli odrzucisz pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia, a umiłujesz Jezusa, przylgniesz do Niego i będziesz pełnił wolę Bożą, będziesz żył zgodnie z Jego przykazaniami, będziesz żył, tak jak mówi Jan, na wieki. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Pomódlmy się. Panie, Twoje słowo jest mocą naszą, jest naszą jedyną nadzieją w tym świecie, który nie jest pewny, który nie tylko nie jest pewny, ale który jest niesprawiedliwy. Nie chcemy, Panie, przywiązywać się też do rzeczy, które przemijają, do światowości, która nęci jedynie jakimiś błyskotkami, a w rzeczywistości to jest wszystko pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Panie, umocnij nas raczej w tym pragnieniu tego, co dobre, co święte, co czyste. Utwierdź nas, Panie, w Twoim Słowie, abyśmy z wiarą przechodzili też wszelkie przeciwności i mieli w sobie też tą radość, pokój, którą może przynieść tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia. Amen.